Hej, w opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier. Halo? Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Warcraft 3 Reforged. Kontynuujemy kampanię Strażniczek, czyli Fale Grozy, a przed nami rozdział trzeci. Grobowiec Sargerasa. Chwilę później Majew i jej towarzyszki przygotowują się na czyhające we mrokach grobowca niebezpieczeństwa. Mam złe przeczucia, pani. Tu jest za cicho. Coś mi mówi, że zmierzamy prosto w pułapkę. Mimo to musimy iść naprzód, Naiszo. Jeśli Illidan znajdzie to, czego szuka, to mu... Zaraz, spójrzcie. Dziwne. To runy orków. Gul'dan musiał je spisać 20 lat temu, zaraz po otwarciu tego grobowca. Co znaczą? Wygląda to na opis jego poszukiwań w mrokach grobowca. Posłuchajcie tego. Szybciej, głupcy. Rozproszcie się i szukajcie głównego przejścia. Musimy dotrzeć do komnaty oka, zanim ocknął się strażnicy grobowca. Tchórzliwe kundle, ruszać się! A teraz, Sargerasie, przejmę to, co zostało z twojej mocy i rzucę ten nędzny świat na kolana! Nie wiadomo, co Gul'dan i jego sługusy tu obudzili. Musimy zachować ostrożność. No dobra, a więc zaczynamy kolejną misję, w której nic nie budujemy, nikogo nie rekrutujemy, ale mamy nowe zadanie główne. Poszukiwania Illidana. Odszukaj Illidana. Majew musi przeżyć. Znów nie umarli orkowie. Gul'dan zaprowadził ich prosto w objęcia śmierci. Teraz łakną zemsty. Coraz bardziej przekonuje się do nowego głosu Majew i nie podkłada jej głosu ta sama aktorka, co przy okazji klasycznego Warcrafta, nawet pomimo tego, że w wywiadzie na kanale Widzę Głosy mówiła, że wciąż Majew podgrywa. Pamiętajcie jednak, że wywiad ten nagrywany był przed wyjściem Reforge'a i wtedy tamta aktorka po prostu nawiązywała do Hearthstone'a, gdzie rzeczywiście Majew ma swój stary Warcraftowy głos. Tutaj już inna aktorka wciela się pod Majew i powiem wam szczerze, że robi naprawdę dobrą robotę. Robi dobrą robotę po prostu. No dobrze, ale my znajdujemy się obecnie w grobowcu Sargerasa, w krypcie Sargerasa. No i już widziałem, że niektórzy z was byli skonfundowani. Jak to możliwe, że Sargeras jest tutaj pochowany, skoro przy okazji od Cool Legion go spotykamy? To co, on dwa razy zginął? I kiedy w ogóle zginął? Co to jest pochowane? O co chodzi? Dokąd zmierzamy? No i jak to możliwe, że Gul'dan tutaj dopełnił swego żywota, skoro też przy okazji dodatku Legion do World of Warcraft spotykamy go i ma się całkiem dobrze. Ba, na tyle dobrze, że jest nawet raid bossem w rajdzie o nazwie Nighthold, czyli lokacji wewnątrz miasta Suramar, w którego części swoją drogą się teraz znajdujemy. Tak, ponieważ krypta Sargerasa domyślnie była wielką świątynią Elun, która łączyła się z miastem Suramar. Świątynię tę wzniesiono natomiast na placówce Tytanów, która była idealnym miejscem tego, by uwięzić zwłoki awatara Sargerasa. Po kolei. Czym w ogóle jest Sargeras? Sargeras jest tytanem. Opowiadałem o tym przy okazji poprzednich odcinków, ale przypomnę, że tytani to są takie naprawdę przepotężne istoty, które powstały w momencie, gdy w sumie powstawał cały wszechświat. No i powstają ci tytani w momencie, gdy wewnątrz planet przebudzi się ich uśpiona dusza. Azeroth na przykład jest takim uśpionym tytanem, czyli wiemy, że kiedyś w jakiejś odległej przyszłości być może Azeroth się przebudzi, no i
Z czym to się będzie wiązało dla mieszkańców Azeroth, nie wiadomo. Możliwe, że to działa tak, że rzeczywiście planeta całkowicie ożywa i zamienia się w chodzącego humanoida, a możliwe też, że chodzi o coś zupełnie innego. Zawróćcie, śmiertelniczki! Nie zbezcześcicie grobowca Sargerasa! Dobra, dobra. Postarajmy się tutaj przy okazji jeszcze nie stracić Majew, bo jeżeli ona zginie, to będzie troszkę lipa. Muszę być ostrożniejszy, bo coraz mniej HP ta Majew ma i to mnie niepokoi. Jeżeli mi ją zabiją, to będzie naprawdę bardzo duży smutek. Tutaj więc Majew troszkę przymikruj, przymikruj. Rozwalcie tego Felhanta, który tam biega. Dobra. Majew, weź tu się... Cofnij może kawałeczek, co? Może się kawałeczek cofnij. Nie ma sensu, żebyś ty tankował obrażenia, skoro mamy inne jednostki, które mogą zrobić to równie dobrze. Zniszczone wrota? Zniszczcie je także, chociaż już są podpisane jako zniszczone wrota. To nie byłoby jakieś podki HP teraz znaleźć. Oj, podki HP bardzo by się przydały. Na razie udam się tutaj na południe. Widzę tu kolejnego Felhounda, więc rozwalmy tego strażnika grobowca i wracając do opowieści o tytanach. A więc wiemy, że tytani to przepotężne istoty, które są wielkości całych planet, no i ich moc jest tak duża, że gdyby na przykład chciały czuwać nad innym uśmianym tytanem, no bo celem tytanów było znalezienie innych sobie podobnych, no bo takich tytanów we wszechświecie nie ma zbyt wiele, to są naprawdę pojedyncze przypadki. No i ci tytani, którzy zostali przebudzeni, za cel wzięli sobie znalezienie innych i jeszcze uśpionych tytanów oraz czuwanie nad tym, by nic nie zakłóciło ich snu, by ci mogli się zgodnie z planem po prostu przebudzić. No i problem polegał na tym, swoją drogą tutaj chyba miejsce, do którego teraz zmierzam, to miejsce, gdzie ukryta jest kula cienia. Nie wiem tylko, czy moja Majew ma obecnie wystarczająco dużo HP, by rzeczywiście tam iść. Nie wiem, czy to jest dobre i rozsądne posunięcie. No spróbuję mimo wszystko się przebić. Najwyżej zginę i będę musiał wczytać grę. Chociaż wolałbym tego uniknąć. Może tutaj jeszcze łuczniczki podprowadzę, to one będą strzelać tych jednostek na górze. Może sięgną? Oj, sięgną, bo mają chyba upgrade nawet do tego właśnie zasięgu ataku. O, runa manę. Bierę. I co ja tu widzę? Ja tu widzę runę leczenia. Cudownie. To się może przydać. A także jacyś szkieletowi magowie. Rozwalmy także i ich. No bo why not? Teraz już nie muszę się obawiać, że ta Majew mi zginie. A więc, jak już mówiłem, tytani. Przepotężne istoty. Tak potężne, że gdyby chciały, nie wiem, tak jakby zaingerować bezpośrednio całymi swoimi ciałami w, nie wiem, życie na innych planetach, to by te planety zapewne zniszczyły. Dlatego też tytani wypracowali dwa sposoby działania. Sposób pierwszy, taki, by stworzyć po prostu wielką armię konstruktów, jak to miało miejsce w przypadku Azeroth. Pamiętacie, opowiadałem, że istnieją tak zwane konstrukty tytanów, które z kolei czuwały nad tym, by Azeroth nie stała się żadna krzywda. No i drugi sposób, po prostu stworzenie własnego awatara, awatara własnej mocy, czyli takiej mniejszej wersji siebie. I tak właśnie zrobił Sargeras przy okazji wydarzeń, które miały miejsce ponad 1000 lat przed Warcraftem 2. Chwila, moment, czy to nie powinna być kula cienia, czy coś w tym stylu? A, już widzę, jest i fragment kuli cieni. Teleportujemy się w takim razie. To fragment kuli cieni Gul'dana. Pewnie przypadkiem ją rozbił. Gdyby udało nam się zebrać pozostałe odłamki, mogłybyśmy na powrót zmontować artefakt i wykorzystać jego moc. Otóż to, ale jeżeli chcemy wykorzystać jego moc, to lepiej by było najpierw oczyścić tutaj jeszcze to przejście. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest niegłupie. Więc oczyśćmy to przejście z tego spaczonego łupieżcy, a ty, droga Majew, idź im pomóc. Bo jeżeli będziemy tracić te jednostki jak debil, to do niczego nas nie zaprowadzi. Okej, spaczony łupieżca zmasakrowany. Tutaj raczej kuli cienia nie znajdziemy. Wątpię, żeby tutaj była ukryta kula cienia. Mniej więcej kojarzę miejsca, gdzie są one poukrywane, ale nie zmienia to faktu, że chętnie zabiłbym jeszcze tego Pitlorda, to co tutaj jest uwięziony. No bo jednak Pitlord to nie lada przeciwnik i fajnie byłoby się go pozbyć. No dobrze, w ogóle dlaczego Sargeras stwierdził, że chce znaleźć na Azeroth? No bo Sargeras, jak słyszeliśmy przy okazji poprzednich odcinków, jest twórcą Płonącego Legionu. Opowiadałem wam o tym, że pewnego dnia uznał, że lepszy będzie wszechświat pusty niż wszechświat spaczony przez Void. Gdyż Sargeras, którego zadaniem było walczyć i uwięzić wszystkie demony, pewnego momentu podczas
swych wielkich wojaży, zauważył, że jeden uśpiony tytan został spaczony właśnie przez energię Voidu, no i był pokryty Oldgodami. Dostrzegł, że są to istoty tak potężne, że jedyną nadzieją na powstrzymanie ich przed spaczeniem tego uśpionego tytana i przed stworzeniem takiego wielkiego czempiona, który niósłby zniszczenie i Void w cały wszechświat, jest zniszczenie go. I tak też uczynił. Zniszczył uśpionego tytana. Wbrew rozkazom Panteonu, a raczej bez konsultacji z Panteonem, co nie spotkało się z dobrym przyjęciem właśnie ze strony Panteonu. Swoją drogą ten władca otchłani, wow, to będzie nie lada przeciwnik, mocarny przeciwnik. Cofnijmy się kawałeczek, tak do jakiegoś ciasnego przesmyku, żeby wykorzystać ukształtowanie terenu na swoją korzyść. Ewentualnie możemy jeszcze przymikrować, używając właśnie naszych jednostek. Teraz powinno to wyjść lepiej, jeszcze więcej tych wachlarzy ostrzy. Jakoś żyjemy, Lord Otchłani już pada, cudownie, mamy to, Majew na poziomie 5 też się przyda, chociaż szkoda, że nic nie dropnął. Myślałem, że jednak coś dropnie, jakąś fajną runę czy coś, no runa mniejszego leczenia, zawsze coś, ale jednak wolałbym zobaczyć z jego strony jakiś fajny itemek, który by nam tutaj dopomógł w naszych wielkich wojażach w grobowcu Sargerasa. No i tak też, kiedy ten Sargeras pokłócił się z Panteonem, stwierdził, że skoro nie chcą go słuchać, to on sam sobie zrealizuje swój wielki cel zniszczenia wszystkiego, co żywe. No i próbując to osiągnąć, stworzył płonący Legion i swoją płonącą krucjatę, której celem stało się zniszczenie wszystkiego, co żywe, by powstrzymać Void przed odnalezieniem jakiegokolwiek uśpionego tytana. A już na pewno tytana Azeroth, który jest najpotężniejszym z nich wszystkich. Gdyby Void rzeczywiście spaczył tytana Azeroth, no to cały wszechświat nie miałby już żadnej nadziei. Dlatego też jednym z naczelnych celów płonącej krucjaty stało się atakowanie Azeroth z takim uporem maniaka. Jedną z prób takiego ataku była próba samego Sargerasa, który wysłał swojego awatara właśnie na Azeroth, ale tutaj spotkał się ze strażnikiem Tirisfal. Pamiętacie Mediva? Mediv przytułował się jako strażnik Tirisfal, czyli taki odwieczny strażnik Azeroth, którego celem było właśnie strzec tego świata przed demonami. A ja nie jestem pewny, czy tutaj przypadkiem nie ma jakiegoś przejścia. Wiecie, bo tak patrzę, że no tutaj to wygląda jak jakaś brama, jakieś wrota. A pamiętam, że w Warcraft 3 były takie obracające się, kamienne drzwi, więc fajnie byłoby je tutaj otworzyć. Bo nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem po drugiej stronie nie ma fragmentu kuli cienia. O, właśnie w ten sposób. Możemy to otworzyć? Nie możemy? Nie możemy. Zamknięte. No zamknięte, nie da rady otworzyć. No i tyle. No i tyle. Ale smutna sprawa, bo liczyłem, że jednak można. Niewrażliwy. No dobra, idziemy więc dalej. Może otworzymy to jakoś później. Może to jest jakiś sekret, o którym nie pamiętam. Chociaż wydaje mi się, że tutaj na pewno będzie ukryta kula cieni, tak jak na to patrzę. No nieważne. Słyszę głosy naszych pobratymców dochodzące zza tych skał. Gdyby udało nam się ją zniszczyć, mogliby dostać się do środka i pomóc nam w polowaniu na Illidana. Super. Zniszmy więc te szybko kamienne bariery. Dobra. Otworzyłem przejście, więc zadziałało. Dobra. Teraz się tam cofnę szybko, no bo potem bym zapomniał. Wiem, że tutaj pewnie też jest jeszcze jedna kula cieni ukryta. Na pewno jest tutaj gdzieś ukryta jedna z tych elementów składowych tej kuli cieni. Ale najpierw chcę zająć się tym fragmentem. Fragmentem, który jest strzeżony przez śluza strzelca. Ciekawa nazwa. Bardzo ciekawa nazwa. Ale grunt, że my mamy już druidów szponów. Druidzi szponów mogą zwiększać nam obrażenia, więc to też bardzo miłe. I halo, drugi fragment kuli cienia. Mamy 2 z 10. Oj, będzie to dość długa przeprawa, jak już tak patrzę, bo mówię, nie do końca pamiętam, gdzie one wszystkie się znajdują, ale postaram się je wszystkie odnaleźć oczywiście. Dropnęła tutaj też mi pierścień ochrony, ta śluzowa potworność, więc zostawię tu zwinność, czyli ten pierścień, który daje mi zwinność i idziemy dalej. Doskonale. Sargeras spotkał tutaj strażniczkę Tirisfal w formie Egwene, czyli matki tego Mediva. I ta zdołała tego awatara pokonać, powstrzymać. A następnie, chcąc ukryć jego zwłoki przed światem,
stwierdziła, że najlepszym do tego miejscem będzie właśnie ta tutaj zniszczona świątynia Elun, która miała pod sobą tę placówkę tytanów. Placówkę, która była idealna do tego, by uwięzić te zwłoki Sargerasa, które nawet pomimo tego, że sam Sargeras już został unicestwiony, to wciąż emanowały ogromną, ogromną mocą. A ona nie chciała pozwolić na to, by ktoś tę moc dla siebie zgarnął. I tak też właśnie powstała ta cała krypta Sargerasa i właśnie tej mocy szukał Gul'dan. Tej oraz oka Sargerasa, które jak wiemy także tutaj się znajduje. Ciekawe co tutaj mamy. Ach, tutaj po prostu byli druidzi szponów. No to udajemy się teraz na północ, a tutaj czekają na nas już kolejni orkowie. Tym razem jest to szkielet orka czempiona. Oni biją wstęgami śmierci, więc trzeba być bardzo ostrożnym. No i przy okazji użyjemy jeszcze ryku, no bo skoro mamy taką możliwość, dlaczego by tego nie zrobić, co nie? Postarajmy się nie stracić najszy, broń Boże mi tutaj najszą nie gin teraz, elegancko, no poszło, bez żadnych problemów, podleczyliśmy się dobre mikro z mojej strony i jakoś daliśmy radę. Kolejni członkowie klanu Stormreaver są rozwalani. Ktoś się pytał przy okazji poprzedniego odcinka, jak to możliwe, że spotykamy tutaj członków klanu Stormreaver, skoro Draktul mówił, że jest ostatnim. No podejrzewam, że miał na myśli ostatnim nieszalonym, ostatnim nie... umarłym może, bo nie wiadomo, czy ci kolesie tutaj, czy ci nekrolici, ci łupieżcy burzy nie są przypadkiem jakimiś ożywieńcami, czy nie są spaczeni w jakiś sposób, czy nie służą demonom po prostu. Może Draktul myślał, że jest ostatnim, a w rzeczywistości tak nie jest. I też było pytanie, czy my w ogóle tego Draktula spotykamy gdzieś przy okazji World of Warcraft i odpowiedź brzmi tak. Na zniszczonych wyspach w dodatku Legion rzeczywiście się z Draktulem spotykamy i nie daje on nam żadnego questa, ale mówi dość ciekawą rzecz. Mówi, że Legion nie jest tak naprawdę naszym prawdziwym wrogiem. Patrzcie! Kolejne glify Gul'dana. Intrygujące. Muszą zawierać ciąg dalszy opowieści Czarnoksiężnika. Przeklęci durni głupcy! Pewnie już nie żyją. Ale ja muszę podążać dalej. Moja moc powinna być wystarczająca, żeby... Ten śmiech... Czy to ty, Sargerasie? Drwisz sobie ze mnie? Zobaczymy, czy będziesz się śmiał, gdy zabiorę twoje bezcenne oko. Znowu wspomina o tym całym oku. Cóż to takiego? Zapewne jakiś artefakt. Musiało kryć w sobie olbrzymią demoniczną moc, skoro tak na nim zależało Gul'danowi. No dobra, no na pewno wielką moc to oko posiadało, biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj o oku samego władcy Legionu, którego koniec końców w dodatku Legion ostatecznie udaje nam się uwięzić. Chociaż nie wiadomo, czy na zawsze. Możliwe, że wcale nie. Możliwe, że kiedyś się uwolni i w tym miejscu Blizzard zostawia nam jeszcze jakąś historię do dopowiedzenia. Może w przyszłości opowie epicki Strażnik Śmierci. Nie przypominam sobie, żeby on tutaj był w klasycznym Warcraft 3, ale mogę się mylić. Możliwe, że był. Postarajmy się nie stracić żadnej jednostki na nim. Jeszcze tutaj użyję tego mojego uderzenia cieni. No bo skoro mam, to dlaczego by tego nie zrobić? Co tam dropnąłeś? Nic nie dropnąłeś. To smutne. To bardzo smutne. Liczyłem, że jednak coś dropniesz. Ale pamiętam, że kiedy Gul'dan w klasycznym Warcraft 3 wspominał o tym Sargerasie, to widzieliśmy w tle chyba troszkę inny obraz niż tutaj. Tutaj widzieliśmy po prostu tego epickiego Strażnika Śmierci z tym dziwnym drganiem ekranu, a w klasycznym Warcrafcie pamiętam ogień, pamiętam także, że mieliśmy tam chyba w tle po prostu łowcę demonów przemienionego czy w tym stylu, ale no to działało na wyobraźnię, więc wydaje mi się, że ta scena jest gorsza w Reforge'u niż w klasycznej odsłonie, ale głos Gul'dana jest bardzo dobry, bo to głos bezimiennego z Gothica, więc jak ktoś mówi, że to jest zły głos Gul'dana, no to ja nie mam tego pojęcia, co może mu się jeszcze tutaj nie podobać. Zakończę to posąga Szary, wielkiej królowej sprzed wieków. Doprowadziła nasz lud do ruiny poprzez swe kontrszachty z Sargerasem i płonącym Legionem.
Tyle, że... nie przypominam sobie, by miała ogon. Bardziej przypomina nagę niż nas. Czemu te plugawe węże oddają cześć naszej królowej? Nie mam pojęcia, Naiszo. Ale jej widok mierzi mnie do szpiku kości. Dobra, znów muszę odpalić wszystko, co mam, bo inaczej tutaj mi poumierają jednostki. Weźcie się troszeczkę podlecz. Zresztą jedną z moich jednostek, chyba ta hydra połknęła w całości, co jest dość smutne, bo liczyłbym jednak na uratowanie jej. Lu, dzień dobry. Co nam dropnęłaś? Runę leczenia. Weźcie szybko ją podnieś. Ty, łuczniczko, uciekaj. Ach, łuczniczka zginęła. Tylko i wyłącznie dlatego. Ach. Że nie zdążyłem tej runy podnieść, a raczej zdążyłbym, gdyby nie to, że mnie tutaj te hydry zblokowały. Dobra, grunt, że chyba jakoś poszło, runa leczenia odpalona i no dobra, straciliśmy tylko jedną jednostkę. To nie jest jeszcze duża tragedia, to jest jeszcze coś, co jestem w stanie przeżyć. Znów okrzyk bojowy, doskonale. I skończyła się mana. No to tyle, jeżeli chodzi o okrzyki bojowe. Ty, droga łowczyni, uciekaj. A ty, droga Naiszo, postaraj się nie umrzeć, bo tak jak mówiłem, lorowo tutaj nie giniesz. Lorowo ty przeżywasz, więc tak też niech się stanie. Okej, okay. Nienawidzę hydr i tych ich umiejętności dzielenia się na mniejsze jednostki. Dobra, podleczmy te Naisze. Elegancko. Tutaj jeszcze jest księga zwinności. Podnieś, dobra. I podlecz jeszcze tę drugą jednostkę. Możesz, nie możesz? Brakuje ci troszeczkę many. Poczekam, niech ta mana się zregeneruje. A co tam? Proszę bardzo. A także mamy tutaj kolejne gruzowisko, które jeszcze wzmocni moje mana. Te skały, aby mogły do nas dołączyć oddziały z zewnątrz. Dzięki. Dwie driady. Przydadzą się. Ale tutaj pamiętam, że mamy też do czynienia z kolejnymi fragmentami kuli cieni. Mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że... to, jak ta krypta Sargerasa wygląda tutaj, jest bardzo bliskie do tego, jak krypta Sargerasa wygląda w World of Warcraft. Teraz ktoś, kto grał w WoWa, pewnie się chwyta za głowę i mówi, co ten niedźwiedź powiedział, przecież to w ogóle nie wygląda jak krypta Sargerasa, zupełnie inaczej. Nie do końca. Otóż, jeżeli spojrzymy na kryptę Sargerasa w Warcraft 3 z góry, spojrzymy na to, jak tutaj wszystko to wygląda, jak te pomieszczenia wyglądają, a w tym porównamy to z tym, jak wygląda ona w World of Warcraft, dojdziemy do wniosku, że rozkład pomieszczeń jest taki sam. Na przykład te tutaj zalane korytarze to są te same korytarze, w których walczymy z nagami w właśnie World of Warcraft, w krypcie Sargerasa, z Harzetanem i tym podobnymi stworami. Dobra, smokożółwiu, bo widzę, że tutaj jesteś dość potężnym przeciwnikiem. Postarajmy się... O właśnie, połknąłeś mi jednostkę. To jest strasznie smutne. Szybko ryk. I ty uciekaj. Nie gin mnie tutaj. Nie ma sensu, żebyś mi tu ginął. Jeszcze przy okazji uderzenie cienia. Nie gin. Dobrze. Och, udało się. Runa przywrócenie. Coś tam dropnąłeś jeszcze? Nic ciekawego. A szkoda, liczyłem jednak na jakiś item. To po co go w ogóle było mordować? Po co go było zabijać, co nie? Skoro żadnych itemów nam nie daje. A tutaj jeszcze nowe hydry. Czy mówiłem, już wspominałem, że nienawidzę tych hydr? Leć się. Okrzyk bojowy. Dobra. I bić te hydry. Majew, ty masz taką fajną umiejętność. Użyj jej. Dobra, ty uciekaj. Kolejna łuczniczka zginęła. No i tak to się właśnie kończy. Tak się kończą żywoty łuczniczek przez słabe mikro człowieka, który mikrować nie potrafi. No i tragedia straszna. A pewnie miały jakieś rodziny czy coś w tym stylu. Dobra, pamiętam, że tutaj trzeba użyć sowy. Okej. Okay. I teraz, skoro tutaj użyliśmy sowy, to ja mogę użyć blinku tu. Dobra, i tu jest kolejny fragment kuli cieni. Aha! Myślicie, że nie pamiętałem? A pamiętałem. I pamiętam coś jeszcze. Pamiętam, że tutaj też będzie chyba jeszcze ukryty kolejny fragment kuli cienia gdzieś. Bo tutaj były na pewno dwie. Na pewno tutaj były, albo nawet i trzy fragmenty kuli cienia. Tutaj było ich całkiem sporo. Dobra, podleczmy cię, Driado. Nie chcę, żebyś mi tutaj umarła. A ty, droga Majew, idź przytankuj obrażenia. Dobra, idzie. Ale tak jak mówię, ta krypta Sargerasa wbrew pozorom ma taki sam layout, nie wiem czy to dobrze wymówiłem, chodzi mi o to, że rozkład po prostu tych pomieszczeń, jak już wspominałem, jak w World of Warcraft. Oczywiście wygląd samych tekstur się różni, no bo w czasach Warcraft 3 jeszcze wtedy Blizzard pewnie nie twierdził, że ta krypta będzie jakimiś ruinami nocnych elfów, czy też fragmentem
fragmentem świątyni Elun, no i od tego czasu wiele się zmieniło. O, znaki leczenia. Ej, można byłoby je wykorzystać teraz, bo ta nasza Majew, co by nie mówić, jest dość ciężko ranna, więc droga uczniczko, ucieknij. I teraz eliksir leczenia. Raz, eliksir leczenia dwa, trzy i wisior energii. Dziękuję bardzo, dziękuję uprzejmie. Rozwalcie te beczki. Jedna beczka, druga beczka. Dobra, co tam leży? Runa większej many. Wykorzystamy ją później, tylko odblokujcie mi to przejście, bo ta Majew to się zblokowała. Dobra, możecie już iść? Chodź, doskonale. Idź tutaj, tepnij się, runa many, podnieś, dzięki. Czy jest tutaj gdzieś ukryta... Jest! Fragment kuli cieni. Jak on się tu dostał? Aż chciałoby się zapytać, w jaki sposób ten fragment się tu dostał? Trudno powiedzieć. Kto go tutaj zamknął? Nie wiem. Dobra, chodźmy dalej, ponieważ z tego co pamiętam... O właśnie, znów czekają na nas hydry. Uch, nienawidzę hydry. Dlaczego to zawsze muszą być hydry? No, trzeba byłoby zacytować teraz. Pyk, 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 napierdzielamy czym mamy. Okrzyk bojowy, jeszcze leczonko. Jeszcze, co tam jeszcze możemy zrobić? No, niewiele możemy zrobić. Leczonko na tej najszy też by się przydało. Ty, nie zgij mi tu, dobra. Jakoś idzie. Jeszcze więcej tych jednostek, dobra. Jeszcze, leczenie na driadzie. Driado, nie gnij mi tu. I kolejny wachlarz ostrzy. Mamy to. Doskonale. Spokojnie. Nie po to się tak bardzo skupiam, żeby tutaj tracić jakieś jednostki jak debil. Okej, okay, runa przywrócenia zdziałała. Idziemy dalej. Z tego co pamiętam, o właśnie. Tutaj znów trzeba będzie sowę postawić. Sowo, pojaw się. Jest i sowa, która odkryła nam kolejne miejsce, do którego można się przeteleportować. I tak też zrobimy. Blink, runa many i wachlarz ostrzy. Oczywiście, bo tu będzie kolejna kula cieni, kolejny fragment kuli cieni. Okej, okay, mamy to. I jeszcze wielki żółw morski. Idealnie. Jeżeli chodzi o samą świątynię Elun, w której się obecnie znajdujemy, to też w dodatku Legion troszeczkę więcej się na jej temat dowiadujemy. Dowiadujemy się m.in., że... O, tu jest kamienny żeton. Chwila, moment. Ten kamienny żeton to jest... Czy to nie jest przypadkiem możliwość przywołania skalnego golema? Ej, to się przyda. Naprawdę się przyda w tej misji jeszcze. Oj, przyda się. W ogóle widzieliście, że ta świątynia Sargerasa, czy ta krypta Sargerasa, czy świątynia Elun wygląda troszeczkę inaczej niż w starych wersjach? W sensie w starej wersji to wygląda jak piramida. Tutaj rzeczywiście to wygląda prawie tak jak w World of Warcraft. Ma ten sam kształt, ma takie posągi, które trzymają te dziwne jakieś tam tacki, nie tacki, nie wiem jak to nazwać w sumie. Halo, możesz jakoś przeżyć Driado, czy to już niemożliwe? Nie da się cię uratować. Da się, nie zginiesz, nie na mojej warcie. Nie pozwolę nikomu zginąć na mojej warcie. Znaczy, poza tamtymi dwoma łuczniczkami, które zginęły po drodze. Ale no cóż, nie można uratować wszystkich, tak? Czasem niektórzy muszą się poświęcić, by inni mogli żyć. Co ja tu widzę? Ja tu widzę kolejne żółwiki. Rozwalcie je. Ty, tepnij się. Dobra. Okej. Czy jesteśmy w stanie znów nie stracić żadnej jednostki? Byłoby miło. Podlecz ją. Dobra. Majew, bij. Strzelaj. Masakruj. Gdzie jest najsza? Jest najsza. Okej, okay, nie zginęła wciąż. Więc jest dobrze. Tutaj chyba jeszcze jeden fragment kuli jest, tak mi się wydaje, gdzieś ukryty. To gdzie dokładnie? Trudno mi orzec. Dobra. Hello. Cześć. Otwieram. Jest i ukryty pomost. Oraz runa many. Przyda się. Dla wszystkich naszych jednostek, nie tylko dla naszej Majew. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o posąg krowie Aszary, bo pamiętam, że kiedy nagrywałem starą wersję kampanii, to ktoś pytał, a co ten posąg tam robi? Jak to go tutaj postawił przecież? Jak to możliwe? No tak jak mówiłem, to nie jest tak, że ta kryta Sargerasa to była nieodwiedzana przez te 20 lat. No 20 lat temu Sargeras ją podniósł z... Boże, Sargeras, Gul'dan ją podniósł z dna morza. Ojejku, zabili mi misia. Jak mogłeś? Ty śmieciu. Zabili mi misia i to jeszcze tak chamsko mi go zabili. Tak się nie robi. To ja go specjalnie trzymałem w formie druida, żeby ten leczył i tak dalej, a oni mi go zabili po prostu. Ten smokożółw mi go zabił. No nieważne. Ale przez te 20 lat ta krypta tutaj była raczej wiadoma, tak? Raczej tutaj wszyscy wiedzieli, że ta krypta się tu znajduje. Łącznie z samą Egwin, która jeszcze w czasach Warcraft 3 żyła. Żyła. To jest w ogóle dłuższa historia.
Dalej nie zajdziesz, nadzorczyni. Twoja wspaniała elficka sprawiedliwość tu nie obowiązuje. A co ty możesz wiedzieć o nas czy elfickiej sprawiedliwości, wiedźmo? Wszystko. Widzisz, nagi były niegdyś nocnymi elfami. Byliśmy wybrańcami Aszary, elfami wysokiego rodu. Jednak gdy rozpadła się studnia wieczności, zostaliśmy strąceni w głębiny okrutnego morza. Niemożliwe. Zostaliśmy przeklęci, przeobrażeni. Czekaliśmy 10 tysiącleci, by odzyskać należne nam miejsce na tym świecie. A teraz Lord Illidan nam w tym pomoże. Nigdy nie, póki żyje. Odwaga godna podziwu, ale na nic ci się nie zda. Dobra, w takim razie musimy tutaj być ostrożni. Przede wszystkim podleczmy tego naszego misia, nim on się rzuci do walki. Dobra, i teraz idziemy masakrowo. Ojej, podnieśli mi moją najszę. Tragedia. Tragedia, ty, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, możesz uciec? Dasz radę uciec? Weź ryknij zraz. Dobra, łowczyni uciekła. Tyle dobrego. Jeszcze kolejne wachlarze ostrzy. Musimy ich używać jak najwięcej, bo jednak te miliony, one biją. One biją, co by nie mówić. Ty mi tutaj nie gin tylko. Ty mi tutaj jednak nie bij. Dobra. Jakoś poszło. Okej. Okay. Jeszcze wachlarze ostrzy. Nie gin. Ta chamska syrena, która chamsko dobiła tę łowczynię. To było takie smutne. To było tak so sad. So sad. No ale udało się. Przebiliśmy się. Tylko pytanie brzmi, czy tutaj przypadkiem nie jest ukryta gdzieś kolejna kula cieni? Z tego co pamiętam, gdzieś powinna. Znaczy, przed nami jeszcze tylko 3 fragmenty do znalezienia, więc spoko, tutaj nie ma co płakać. Ale. Może tu gdzieś, albo tam gdzieś. Tutaj... Nie, tutaj chyba byłem już, tak się wydaje. Chociaż może można tu błysknąć? Gdzieś? Nie. Okej. Okay. Liczę, że znajdę ją po drodze. Mam nadzieję, że znajdę ją po drodze. O Boże, kolejne murloki. Ech, jest coraz trudniej, bo... Jak tak dalej pójdzie, to nie będę ukrywał. Moja Maja zginie. Musimy ją podleczyć. Teraz ryk. Znowu forma misia. I idziemy. Przede wszystkim tego strażnika. Tego strażnika królewskiego. Dobra, ta klątwa, ach, nie było jak uciec. Ta klątwa nag to też nie jest tak, że to jest jakaś klątwa, to był w sumie dar. Dar Aszara zawiązała pakt z Enzofem, ale to nie tak, że Aszara była mu non-stop posłuszna. Ona przez cały ten czas kombinowała, jak można byłoby się... Piszcie te skały, aby mogły do nas dołączyć oddziały z zewnątrz. Jak można byłoby się spod władzy Nyzofa uwolnić, a ja uwolniłem już wszystkie moje tutaj... ukryte oddziały. Widzę też chyba kolejne miejsce, gdzie znajduje się kolejny fragment kuli cienia, więc rozwalmy tę hydrę szybko. Nienawidzę hydr. Czy to zawsze muszą być hydry? Aż chciałoby się spytać, co nie? Dobra, wy się tutaj cofnijcie z powrotem. A ja użyję wachlarzy ostrzy. A jakże? Mogę, nic mnie nie powstrzyma. Dobra. Zaraz to im się mana skończy, nie będę miał jak błyskać. A wtedy to nie będzie miłe. Ale ciul, trzeba. To jest zawzięta walka, tak? Nie możemy pozwolić, by te hydry nas tutaj zmasakrowały. Beczka jedna, druga, trzecia, czwarta. Nic nie ma. Błyśnięcie. Nie sięgnąłem błyśnięciem? Nie tam chciałem błysnąć. Ej, nie taki był plan. Czuję się oszukany, widzieli się to? Chciałem tutaj, a ona błysnęła tu. Bo nie sięgnęła? Koniec jest coraz możliwe. Bliższy. Możliwe. No to spróbujemy jeszcze raz. No teraz musi się udać. Mam nadzieję, że się uda. Halo. Sięgniesz? No musisz sięgnąć. Nadszedł czas. Nie sięgnęła. Winni będą cierpieć. To jest problem. I to też spory problem. Nie mogę dłużej czekać. Bo mój błysk nie sięga. Koniec. Jak to tak? Coraz bliższy. Jak to tak? Halo? Ja tam nie sięgnę. Halo? Halo?
Halo, co ja mam zrobić? Oświeć mnie. A tam nie sięgam. Nadszedł czas. Aha. Sposobem. Dobra. Już myślałem, że będzie lipa, bo z tego co pamiętam, wyższe poziomy błysku, one nie zwiększają zasięgu tego błysku. One zwiększają tylko to, że możemy korzystać z niego szybciej, tak? Bo ma krótszy czas odnowienia, plus jeszcze mniej many kosztuje. Zostały tylko dwa fragmenty i tak się składa, że ja pamiętam, gdzie te dwa fragmenty mniej więcej są. Użyjemy jeszcze tutaj podnoszenia oczywiście, skoro mam taką możliwość, to dlaczego by z niej nie skorzystać. Zawsze to mniej jednostek, z której musimy się tutaj uporywać, nie? Uporywać, tak? To jest nowe słowo, które właśnie wymyśliłem. A, walachasz ostrzy. Jakoś poszło. Oni nas też podnieśli, więc wiecie. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, panowie nagi. Otóż to, nie róbcie drugiemu, co wam niemiłe. A ja nawet jestem tutaj skłonny podnieść tę runę większego leczenia. Okej, poszło. Poszło. Pyk. I jeszcze tę syrenkę tam z tyłu. Byście zabiły, to byłbym naprawdę przeszczęśliwy. Ładna syrena. Ma taką azjatycką twarz. Dobra. Dalej. Dwa fragmenty kuli cieni. No, o ile mnie pamięć nie myli, powinno to być ukryte gdzieś tutaj po drodze. Dlaczego straciłem tego typka? Dlaczego straciłem tę driadę? Co tu się dzieje? Co to za... Czemu one fokusują wszystko, tylko nie Majew? Co tu się dzieje? Co to za jakiś nowy rodzaj inteligencji zbiorowej? Kto to widział w ogóle? Prawie mi całą armię wyrżnęli. Tak się nie robi. Zabiły mi driadę i zabiły mi jakiegoś druida szponów. To jest straszne. Ale ta większa mana, ta mikstura, a czy runa większej many, ona zdradza jedno. Po pierwsze walkę, po drugie, że tutaj jest ukryty chyba kolejny fragment kuli cienia. Tylko, że to tak. Przede wszystkim wbijmy się tu. Tu. Dobra. Okrzyk. Przyda się. Ty, podnieś go. Okej, okay, podniesiony. Już tutaj bardziej potrzebny nie jesteś. Już do niczego się tutaj nie przydasz. Przynajmniej na razie. Jeszcze kolejna wspaniała umiejętność Majew. Najsza, nie gin mi tu. Dobra. Niech ten miś to przytankuje. Dobra, miś tankuje. Jeszcze tego strażnika. Nie! Dobra, runda druga, no bo... widzieliście to. Stała się tragedia. Zapatrzyłem się na chwilę, no i ją zabili. Na szczęście teraz mam lekko lepszą sytuację, tak mi się wydaje. Przynajmniej, że chyba mam jedną jednostkę więcej. No nieważne, śmiesznie wirują. Śmiesznie wirują, to muszę przyznać. Dobra, zabijamy jedną syrenkę, drugą syrenkę. I przypomniała mi się jedna rzecz, ja mam wciąż tę kamienną monetę, więc my teraz ją użyjemy, by przebić się przez te wszystkie myrmidony. I przy okazji, halo, ty, blink i nie gin tym razem. Nie gin mnie tym razem tutaj. Doskonale, powiem więcej, nawet już tę kamienną monetę użyj. Użyj, bo tak powiedziałem. Nie będziemy tu ginąć, nie dziś. I nie nigdy. I więcej tych ostrzy. Dobra, jest dobrze. Odmień się, miśku. Doskonale, użyj tego. Dobra. Nawet runa leczenia ta jest. Super, podnosimy. Okej, okay, idziemy dalej. Ile tam jeszcze trwasz w skalnym golemie? Całkiem sporo. Dobra, wykorzystamy cię w dobry sposób. Oj, w dobry sposób. Jak wlefista małe dziecko. Runa większej many. Zabieram i dzień. Dobry, a może dobry wieczór nawet, bym powiedział. Okej, okay, masz może jakiś stuna? Masz, doskonale. Weź ty, podnieś to. Podnieś to, doskonale. Poszło. Więcej umiejętności użyć. Więcej umiejętności. Najszą nie gin mi tu. Nie gin mi tu, bo to będzie alorowe. Dobra. Poszło. Jeszcze ten nagi Illidana tutaj. Jakoś poszło. Doskonale. Najszo, mówiłem już, nie gin. Nawet szybko runa leczenia. Dobrze, że dorknęła z tego naga. Tak, z tego naga. Dobra. Idziemy dalej. Czy gdzieś tutaj jest możliwość przeteleportowania się do ukrytej... Aha. Spójrz, pani. Kolejne glify Gul'dana. Tak. Są niewyraźne, jakby pisane w pośpiechu. Musiał być mocno zdesperowany. Zasadzka strażników. Umieram. Gdyby moje sługi nie opuściły mnie, mógłbym zdobyć oko i... Przeklinam cię, Sargrasie,
Nie mogę umrzeć w ten sposób. Jam jest Gul'dan. Jam jest wcielenie ciemności. To się nie może tak skończyć. Doszedł do tego miejsca. Tu runy stają się nieczytelne. Nie chcę nawet myśleć, jakich potworności doświadczył u kresu swej drogi. Dobra. Gul'daniku, mój ty dzbaniku. Pytanie brzmi, czy po drugiej stronie już czeka na nas? Chyba nie. To chyba nie jest jeszcze to miejsce, prawda? To nie jest koniec naszej podróży, bo z tego co pamiętam, tutaj jeszcze będą jedne wrota, okej. I tutaj będzie się wchodziło chyba od południa, nie? Czy ja gdzieś zgubiłem... Aha, jest, dobra, jest, widzę. Bo już się bałem, że zgubiłem gdzieś jak to się nazywa? Kule, cienia, ale chyba nie, chyba będzie, chyba się uda. Tak, tutaj będzie jeszcze jedna ukryta i jeszcze chyba jedna gdzieś tam dalej na południu. Więc spoko, damy radę, jeszcze teleportacja. Też nie wiem, czy wiecie, ale w Legionie, w World of Legion, te runy Gul'dana też się w krypcie Sargrassa znajdują. Też są tam gdzieś możliwe do odkrycia. I jak się odkryjemy, to możemy nawet się na chwilę w Gul'dana zamienić. Od taki easter egg ze strony Blizzarda. Wiecie co? Ja zapiszę grę tylko dlatego, żeby mieć pewność, że jak zniszczę te wrota, to nie będzie koniec, bo nie jestem pewny. Nie jestem pewny, czy tam po drugiej stronie już czekają na mnie. A właśnie, dobra, są jeszcze nagi, jeszcze bitwa z nagami. Czyli jeszcze jeden fragment kuli gdzieś tu jest i najprawdopodobniej on jest tutaj na dole. Otóż to, dokładnie tak. Teleportacja, runa many i idziemy. Szybko idziemy. Fragment kuli cieni. Nie mogę dłużej czekać. Wreszcie. Ostatnia część kuli cieni. Ciekawe, czy artefakt Gul'dana pomoże nam odkryć to, czego on sam nie zdołał. I cudownie, cudownie. Może coś w tych skrzyniach jest. Kamienny żeton zabieram. Przyda się, bo akurat tutaj mam przed sobą batalię dość ciężką. Użyjemy tego kamiennego żetonu oczywiście. Halu. Kamienny żetonie, idź. Weź tutaj, zestunuj tego... Może nie, tego obok. Ty, tego podnieś. Dobra, podnieś go i idziemy napierdzielać. Idziemy napierdzielać. Blink. Uderzenie. Ach, nie zdążyliśmy. Nie zdążyliśmy użyć tego. Nie zdążyliśmy użyć ryku przez chwilę. Na szczęście długo to rano mnie nie trzymało. Jeszcze uderzenie cienia. Elegancko. Elegancko. Najszo, nie gin. Żyj. Nie wolno ci zginąć. Nie w ten sposób. Dobra. Chyba się przebiłem. Najszo, uciekaj. Nie gin mnie tutaj. Nie w taki sposób, jak to mówił Gul'dan. Nie w taki sposób. Dobra. Już teraz na tych jednostkach mnie zanierzy. Nie będę próbował nim mikrować, bo po co mi one? Skoro i tak już doszliśmy do kresu naszej podróży. Jeszcze tego tutaj mermidonka. Elegancko. Pyk. I tego oto tutaj naszego przyjaciela żywiołaczka. Tylko nie goń najszy. Uff, chciał ją zabić. Zostaw, jak się uwziął. Zostaw ją, ty ciulu. Ty mendo. Czy ty próbujesz najszę zabić? Moją przyjaciółkę najlepszą? Nie wiem, co bym zrobił, gdyby umarła. Popłakałbym się normalnie. Hehe. Okej. Halo, Illidan, bo tutaj tak trochę przyszedłem. Słyszę mroczne szepty dobiegające zza tych wrót. Może to Illidan ze swoimi sługami? No ba. Zadanie główne zakończone sukcesem. No ba. Nadzorczyni Majew, nareszcie. Wiedziałem, że ci się uda. Musisz odpowiedzieć za swoje zbrodnie, Illidanie. Zabieram cię z powrotem do celi. Naiwność ci nie przystoi. Pochłonięcie czaszki Gul'dana ujawniło mi także jego wspomnienia, dotyczące choćby tego miejsca i mrocznego obiektu jego pożądania. Moc Sargerasa. Chcesz nią zawładnąć? Ta moc jest poza moim zasięgiem.
tylko Sargerasa. Posiada jej dość, abym mógł raz na zawsze pozbyć się wszystkich moich wrogów. Jak na ironię, to właśnie ty będziesz jego pierwszą ofiarą. Oszalałeś! Życie w odosobnieniu doprowadza do szaleństwa. Przez wieki trzymałaś mnie w mrokach więzienia. Sądzę, że w ramach rewanżu mam prawo pogrzebać cię żywcem. Niech to! Muszę dotrzeć do Szando Burzo Gniewnego i ostrzec go o zdradzie brata. Mam dość mocy, by uratować siebie, ale obawiam się, że wam nie zdołam pomóc. Idź już, moja pani. Bogini oświetli nam drogę w zaświaty. Nie zapomnę was, siostry. Zostaniecie pomszczone. Przysięgam. Teraz muszę znaleźć wyjście, zanim ten przeklęty grobowiec połknął morskie fale. Nie, nie połkną go morskie fale. Nic z tych rzeczy. Albo ponieważ, albowiem, pani Majew, w dodatku Legion tutaj się udajemy. Nawet z samym Illidanem tutaj się udajemy, którego tam gdzieś po drodze wskrzeszamy. O! Jeszcze runa szybkości, super! Będziemy szybciej biegać, fajnie, to mi się podoba. To jest dobre, mamy tylko 2 minuty, żeby stąd spierdzielić. Damy radę, znam już tę drogę obcykaną, mam ją jak najbardziej. I blink, super, do widzenia. I co? I zatkało kakao, tak? Zatkało kakao. No na większego leczenia, zabieram i uciekam. Ależ ty popierdzielasz, Majew. Nie przypominam sobie, żeby tutaj były te runy większego leczenia i szybkości, ale możliwe, że znów moja pamięć mnie zawodzi. Dobra, nienawidzę Hydr. Z drogi nie będę z tobą walczył, Hydro. Co tu jest? Runa większego leczenia. Zabieram jak najbardziej. I kolejna runa większego leczenia. Zabieram, przyda mi się. Okej, okay. Na razie. Ej, jestem pewny, czy wrzodkiem w klasyku po prostu się tutaj nie przebijałem przez te jednostki wszystkie, wiecie? Jak tak teraz o tym pomyślę. Z drogi. Dobra. Jakoś poszło. Blink, dziękuję bardzo. Czy jesteśmy już przy wyjściu? Oczywiście, że tak. Runa osłony. Oj, to nie jest runa szybkości, tylko osłony. To trochę lipa, bo te felhuntery mają możliwość wysłania many. Ale spokojnie, runa przywrócenia. Jestem już przy wyjściu. Misja jest już praktycznie zakończona. Gdzie mnie tu próbujesz klepać? Myślisz, że co, że byle nubka spotkałeś? Nie ma takiej opcji. Dobra. Koniec. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu. Pamiętajcie o jego ocenieniu. I do usłyszenia już niebawem. Cześć!